Wstawaj. Wstawaj. Wycofaj się. Tu było na zastanawianie. Pierwsza salwa, jak zawsze, budziła opór wśród Polaków i Tatarów. Ci musieli zmienić szyk. Na swych zwinnych koniach bardzo szybko otwierali się na podwierze, ale po tym starciu wiadomo już było, że musi dojść do starcia na szablę. A wynik takich pojedynków mógł być różny, bo zależał tylko umiejętności jeźdźców i rumaków. Ta walka toczona w rzeczywistości na olbrzymich obszarach dzikich stepów przeradzała się pierwszego zwarcia szereg drobnych pojedynków, gdzie obowiązywał swoisty kodeks i regulamin. Oni wiedzieli, że ich przeciwnik tak naprawdę wywodzi się z jednostek, które walczyły także za nią. I kiedy